Kochani, chciałem się podzielić świadectwem. Dziś brat modlił się na językach i były wykłady. I chciałem się i ten brat kazał podzielić się. W sumie, e, więc e, no był jeden wykład, ale później przed drugi i w tym drugim wykładzie, który dał pan, miałem obraz. Miałem obraz. E, było to serce. I tak jak ten brat modlił się na językach, i te słowa, które wypowiadał z ust, to były jakby strzały lecące w kierunku tego serca. I to były nasze serca, a te strzały, które leciały, to były słowa Boże, wypowiadane przez Pana. Były to, to są to wszystkie słowa Boże, od najmniejszego przykazania po te słowa, które Pan kieruje do swoich dzieci, do swoich owieczek żeby znał jego głos i kiedy te słowa właśnie leciały jak te strzały one uderzały w jakby mur, jakby tarczę, która była na sercu naszym. I pan normalnie aż bombardował, nie, te 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 zatwardziałe serca jakby te tarcze, które były postawione na, przed naszymi sercami. I po prostu każde jedno słowo, które było wypowiadane z ust tego brata, to było jak ta strzała pędząca w kierunku naszego serca, ale no mega po prostu jakiś opór był w tym, żeby móc przyjąć to słowo do serca. No i między innymi, też było to, że wiele słów, które słyszymy, wiele rzeczy, o których przekonuje nas duch prawdy. To strasznie po prostu blokujemy się, że słowa są przyjmowane gdzieś na umysł, na rozum, ale nie są w stanie przebić się do naszego serca. Ale miłość Boża, naszego Ojca i pragnienie Jego, jakie On ma, to jest właśnie to, jak On po prostu posyła te słowa, jak posyła właśnie słowa prawdy poprzez swojego Ducha, poprzez właśnie, to, że On jest żywy, jak On bombarduje po prostu te serca nasze. I ta siła, z jakimi właśnie te słowa szły, one po prostu rozwalały te zasuwy, te bramy, te tarcze, które były. I kiedy, kiedy już zaczęły padać te mury, słowa Boże zaczęły wpadać do serc zaczęły wpadać do serca. No był obraz właśnie zaczę zaczęły wpadać do tego serca. I następny, następny obraz do tego e, był taki, że widzia że była jakby mała przestrzeń, która wraz z ilością tych słów, które padały do serca, ta przestrzeń powiększała się ta przestrzeń, zajmowała coraz większy obszar naszego serca, że po prostu po prostu zaczęła ta przestrzeń pochłaniać każdy obszar naszego serca. Każdy obszar naszego serca, że nie było już nic, co mogłoby być nasze, ale po prostu było jedno. Było jedno. No i to zaczynało się właśnie od tych słów Bożych. I y, było tam jeszcze takie coś. Kiedy ten brat modlił się na językach, widziałem właśnie te serce. Wiecie, jak wygląda serce? Jak narysować, można nie? Y, no każdy wie, jak narysować serduszko, nie? Bo tak Pan pokazał. Jest, jest, lewa, jest lewa połowa i prawa połowa. I od lewej strony, gdy modlił się ten brat, i od lewej strony, serca, które e, przyjmowało właśnie te słowa, które ten brat wypowiadał na językach, które przyjmowało te słowa z wiarą, to ta lewa połowa serca, ona rosła. Ona się łączyła w kierunku tych słów, które były wypowiadane z ust tego brata i te, te serce, one właśnie szło w tamtą stronę w kierunku właśnie tych, tych słów, które... E, które były wypowiadane z ust i one się, i te serce łączyło się jakby właśnie z tymi, z tymi słowami, i jakby robiło się jedno. Natomiast była też ta druga połowa tego serca, która nie przyjmowała. Która nie przyjmowała. I, i właśnie Pan ukazuje też stan jakby serc naszych, czy też społeczności ciała Chrystusa, że kto otworzy swoje serce na słowo od Pana, kto porzuci właśnie swoje niedowiarstwo, kto zacznie przyjmować słowa Boże nie na rozum, ale do serca, wtedy, wtedy Pan będzie łączył nas w jedno, będzie pochłaniał nas, po prostu będziemy razem jedno z Nim połączeni, nie? No i no, dzielę się tym wykładem, ale nie to, że z mojej inicjatywy. To dzielę się, że to pan coś pokazał i dał ten wykład. Tylko dzielę się tym, bo brat zachęcił i powiedział właśnie, żeby podzielić się tym. No i w tym wszystkim niech będzie chwała naszemu, wspaniałemu jedynemu Bogu Jezusowi, Chrystusowi, za to, że on jest, za to, że on jest żywym Bogiem, za to, że on przemieszcza się tutaj pośród nas, w swoim duchu i to jest On. I we wszystkim On niech odbierze chwałę sobie i żeby wszystko, co z nas, żeby wszystko, co w nas było, to było budowane na tym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Najbłogosławie Was, kochani, w imieniu Jezusa. Trzymajcie się. Hej!